nie, no przecież wiadomo, że na ślubie to się nie skończy. Bo ja akurat tak się składa, że pisząc Erotic Era, myślałam o tym, że ja właśnie, no, mam te 30 lat właśnie w tym momencie. Jestem skorpionem, w listopadzie skończyłam. Bo ja nie mam ani ślubu, ani tych wszystkich rzeczy, które mi się wydawało, że na 30 może warto mieć. Bo moje koleżanki w ciąży, moje koleżanki w ciąży podpisują aneksy, a ja kompleksy. Mają już domy, mają wielkie domy, a ja szukam godziny miliony. Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? A może właśnie nic, oni mówi mi ruta. Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? A może właśnie mieć, ktoś lubi koty, a ktoś inne psy. Jestem suką. Thank you.
ślubów, ale mam was. Grałam ten numer, pomyślałam sobie, ale jaja. Przychodziłam tutaj na koncerty, przychodzę nadal, a dzisiaj my to gramy. Bang, bitches! Dlatego chcemy uwiecznić ten moment, bo jest to dla nas ważny moment. I pytanie do was, people from Poland. Możemy zrobić sobie z wami zdjęcie? Patrząc na wasze crazy outfity, myślę, że warto. Podziwiam was za to. Zróbmy sobie zdjęcie, może tak. My się odwracamy, a wy robicie wszystko, co byście zrobili w waszej erotic era. Ale macie 5 sekund, więc bez szaleństw. 3, 4, au! Kontynuacja na wiosnę. A póki co, ludzie z Polski, niech wam się chce wszystkiego!